twarzą w twarz z Jezusem. Zacheusz. Każda z medytacji, którą prowadzę, którą przygotowuję dla Was, jest po to, by zobaczyć, że Słowo Boże, Ewangelia mówi o nas, że w tych spotkaniach, w których Jezus widzi człowieka potrzebującego, chorego, skrzywdzonego, możemy zobaczyć też siebie w dialogu z Jezusem. I warto w tych nagraniach może trochę uczyć się tego, by tak patrzeć na tekst święty, by w Ewangelii, w konkretnych słowach, zdaniach próbować dostrzegać siebie. To są Ewangelie, które dobrze znamy, a czasem te zupełnie nieznane. Jest takie ryzyko w tych Ewangeliach dobrze znanych, że już jak zaczynamy o niej słyszeć, to już wiemy, jak się skończy i trochę nas to może zamknąć czy zablokować na doświadczenie nowości, na takie żywe patrzenie na Słowo. Warto mieć tego świadomość, że zawsze jak czytasz Ewangelię, patrz na nią na dzisiaj. Co dzisiaj Tobie Jezus chce powiedzieć w tym Słowie? To jest takie Boże dzisiaj, to jest ten kairos, ten czas właśnie tu i teraz, czas Boży. Nie to, że tę Ewangelię znasz, bo 5 lat temu miałeś o niej wykład, czy kiedyś tam o niej przeczytałeś, czy zapisałeś sobie coś kiedyś. Dzisiaj, teraz. Co ten tekst mówi Tobie o Twoim życiu, o Twoim doświadczeniu wiary? Więc dzisiaj spotkanie z Zacheuszem, 19 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, od początku do 10 wersetu. Spotkanie z Zacheuszem, który jest dobrze znany, sykomora Zacheusza, historia dość jasna, celnik wchodzi na drzewo, ale spróbujmy patrzeć na tę historię w taki zupełnie nowy sposób, w taki sposób, jakiego jeszcze może nie mieliśmy, a może po prostu wykasujmy w głowie to, co wiemy o Zacheuszu i spróbujmy spojrzeć na to tak, jakbyśmy to czytali pierwszy raz w życiu. Oto Jezus jest w drodze do Jerozolimy. W drodze, cała Jego wędrówka jest drogą ku Jerozolimie, jak mówiłem już kiedyś, nierozumianej jako miejsce geograficzne, miejsce tylko na mapie Izraela, ale właśnie jako miejsce teologiczne, miejsce męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Na tej drodze spotyka różnych ludzi. Ciągle pojawia się to, że Jezus musiał być tam, musiał przejść przez, miał taką potrzebę. Chodzi o to takie teologiczne musieć, to znaczy to było wpisane w Boży plan. To jest wszystko, co się dzieje, wpisane w Boży plan. Dlatego Jezus dzisiaj mówi także, że muszę zatrzymać się w Twoim domu. To spotkanie z Zacheuszem jest wpisane w Boże plany, dokładnie przed Jerozolimą, Jerycho. To jest miasto na granicy Judei i Perei, miasto w głębokiej depresji, poniżej poziomu Morza Śródziemnego, oddalone o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od Jerozolimy, ale do pokonania jest długa, duża wysokość. Ta droga nie jest długa, ale męcząca. Pomiędzy Jerozolimą a Jerychem mniej więcej kilometr wchodzimy w górę na odległości około 20 czy 20 paru kilometrów. Więc jest to trudna droga. Pamiętamy, Jerycho pojawia się przy uzdrowieniu Bartymeusza, który żebrał u bram miasta, ale także w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, gdy pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Schodził, bo musiał tą drogę rzeczywiście trudną, drogę przez pustynię judzką, pokonać schodząc z wysokości Jerozolimy, z prawie 800 metrów nad poziomem morza, do tej niskości Jerycha, czyli do minus 200 parę czy 300 metrów pod poziomem morza. Jerycho było największym miastem, miastem na pustyni, ale miastem przy źródłach. Tam to miasto
od jedno z najstarszych miast świata, od 10 tysięcy lat są tam mieszkańcy. Miasto warowne, mury Jerycha, te słynne, znane nam z historii biblijnej mury Jerycha. Więc miasto niezwykłe, ale także ostatnie miasto na trasie pielgrzymów. Pielgrzymi, którzy mieli przychodzić do Jerozolimy na święta, mogli wybrać drogę od Morza Śródziemnego, czy przez z Galilei, przez nizinę przy Morzu Śródziemnym, przyjść do Jerozolimy, do Judei wejść, albo przejść przez Dolinę Jordanu. Także z Galilei, z północy, przez Dolinę Jordanu wejść do Jerozolimy. I Jerycho było takim ostatnim punktem, miastem, gdzie można się było zatrzymać, gdzie można było znaleźć jakiś postój, a więc i nocleg, i jakieś jedzenie, nabrać sił, żeby potem już na święto, nie wiem, przebrać się, przygotować i wejść do Jerozolimy. Mówię o tym dlatego, że tak umiejscawiamy tą scenę w Ewangelii Łukasza dokładnie przed wejściem do Jerozolimy. 19 rozdział Łukasza to jest Zacheusz, a zaraz potem jest już Niedziela Palmowa. Też 19 rozdział, od 29 wersetu już słyszymy o wjeździe do Jerozolimy, a więc dokładnie Jezus pokonuje trasę pielgrzymów zmierzających na święto Paschy do Jerozolimy. Od Galilei, gdzie wędruje, uzdrawia, głosi Ewangelię, woła ludzi, wzywa, powołuje, przez te wszystkie wydarzenia, także Samarii, ale Jezus wędruje i jest teraz w Jerychu i stamtąd wyrusza do Jerozolimy. Dlatego też, gdy Jezus mówi, że dzisiaj chce zatrzymać się w Twoim domu, to też możemy tak na to patrzeć w taki troszkę inny sposób. To znaczy, tak jak tysiące pielgrzymów przez wieki zatrzymywało się w jakichś noclegowniach, karczmach, hotelach, hostelach, domach pielgrzymów, tak Jezus chce zatrzymać się w domu Zacheusza. Chce być jego gościem na drodze do Jerozolimy. Jak wszyscy pielgrzymi, którzy zatrzymywali się w Jerychu, on też chce się zatrzymać, ale nie w domu pielgrzymkowym. Chce się zatrzymać w domu prywatnym, w domu Zacheusza. Tam, gdzie tak naprawdę nikt się nigdy nie zatrzymywał. To też było jakimś znakiem, tak naprawdę no, nikt tak nie robił. No, idąc sobie przez miasto, idę do obcych ludzi i mówię, wiesz, dzisiaj będę u ciebie mieszkał. Ale do tego jeszcze wrócimy. A więc miejsce szczególne, moment szczególny, spotkanie z Jezusem, który przechodzi przez miasto. Wszedł do Jerycha i przechodzi przez miasto. Możemy się domyśleć, że na koniec jego działalności wokół niego są tłumy. On nie przechodzi sam. Wejście do miasta to musiało wzbudzić jakąś sensację, ale także ten tłum, który nieustannie czuwa przy Jezusie, jest przy nim. Pamiętamy, co się dzieje przy Bartymeuszu. Bartymeusz słyszy, że tłum krzyczy i dlatego mówi, co się dzieje i powiedzieli mu, że przychodzi Jezus. A więc Jezus przechodzi przez miasto i pojawia się na scenie Zacheusz. O nim wiemy z Ewangelii, werset 2, 19 rozdziału, że to pewien człowiek imieniem Zacheusz, czyli ma imię Zacheusz, znamy jego imię, ewangelista przedstawia nam jego imię, ale nie wiemy o tym, że Jezus wcześniej się z nim widział. Był zwierzchnikiem celników, zwierzchnik celników i był bardzo bogaty. Tak nam mówi werset 2 o Zacheuszu. Ponieważ miasto graniczne, miasto bogate, miasto, gdzie rzeczywiście trzeba było płacić podatki, poza tym, tam gdzie przychodzą pielgrzymi, gdzie są domy pielgrzyma, jakieś karczmy, jakieś sklepiki, pamiątki, te sprawy, to na pewno tam też i handel, więc tam gdzie pieniądze, tam i Rzym chciał położyć swoją rękę. No i to tak wyglądało, że celnicy mieli swoje umowy na 12 miesięcy podpisywane z Rzymem, celnicy mieli już z góry od miasta przekazać Rzymowi daninę, konkretną płatną z góry sumę pieniędzy, a potem mieli 12 miesięcy, rok, żeby te pieniądze od ludzi egzekwować, żeby je po prostu pobierać. I to były podatki od tych większych miast, w każdym większym mieście taki celnik był.
opisane jest, że był zwierzchnikiem celników, dlatego że ten archicelnik, jak to jest w tekście greckim, przełożony celników, on podpisywał umowę i miał do swojej pomocy celników, których on jakoś jednoczył, gromadził, to byli jego podwładni, którzy po prostu już konkretnie szli do ludzi i pobierali pieniądze, a zwierzchnik celników to wszystko gromadził i mógł dorobić się no, wielkiego majątku na ten, w ten sposób, bo ile tam sobie pobrał, nie było już ważne. Miał wszystkie papiery od Rzymu, miał pobierać od pieniądze od, w imię Rzymu, ale już ile tego pobierał, to bardzo różnie. Stąd był nielubiany przez mieszkańców, no bo któż lubi tych, którzy podatki zbierają, jeszcze nieuczciwie, bo wiele, dziesiąt pewnie procent tego, co brał, to brał dla siebie. Nie lubili też go ludzie bogaci, bo oni się wzbogacili uczciwą pracą, swoim handlem, czy po prostu pracą swoich rąk, a on zarabiał kosztem po prostu współpracy z Rzymem, więc był człowiekiem grzesznym, był człowiekiem, czytamy, bardzo bogatym, a więc wzbogacił się w taki właśnie, jak mówiłem, sposób, więc był nieczysty, bo zajmował się nieuczciwością, handlem, tak? Nieuczciwym zbieraniem podatku, nieuczciwością finansową, więc dla ludzi pobożnych celnik to jest po prostu grzesznik. Ale chciał koniecznie, jak czytamy w kolejnym wersecie, zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie, sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Bardzo ciekawe, że pragnął zobaczyć Jezusa. Miał w sobie niezwykłe pragnienie. Dlaczego? Po co? Kim on jest? Czyli słyszał o Jezusie, ale jeszcze się nigdy nie spotkali. Słyszał o Jezusie i chce zobaczyć, kim on jest. Nie zna go. No, taka jest praca celnika. Musi wszystko o wszystkich wiedzieć, wiedzieć dobrze, co się dzieje w mieście, jakie są nastroje. I on też wiedział, że jakiś Jezus tu się już kiedyś kręcił, że ten Bartymeusz wzrok odzyskał. A więc coś tam o Jezusie słyszał, ale go nie znał. Chciał go po prostu poznać. Kto to jest? Było w nim jakieś pragnienie. Ale jednocześnie tutaj taka może jakiś moment humorystyczny tej opowieści, a więc miał też konkretną przeszkodę w tym spotkaniu z Jezusem. Nawet może dwie. Jedna humorystyczna, druga mniej. Pierwsza przeszkoda to to, że był celnikiem, a więc był niechciany, nielubiany i raczej tak nie mógł po prostu pójść do mieszkańców i serdecznie zapytać, powiedzcie mi, kim jest Jezus, bo po prostu był znienawidzony. A po drugie, był niskiego wzrostu. A więc miał tą przeszkodę, że był malutki. Jest tłum ludzi, więc potrzebował, no wysoki jakiś koszykarz, to by zobaczył Jezusa może, a ten nie mógł zobaczyć Jezusa. Więc co robi? Ma konkretny problem, ma konkretną przeszkodę w tym, żeby spotkać Jezusa. Więc biegnie naprzód, wyprzedza cały orszak, którym idzie Jezus, i wspina się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. A więc wiedział, którędy ma przechodzić Jezus, pragnął go bardzo ujrzeć, zobaczyć, więc wyprzedza cały orszak i wchodzi na drzewo. Tu bardzo konkretne już się powinny nam rodzić pytania. To znaczy, ten celnik to jestem ja. Celnik to jest człowiek, który jest grzeszny, człowiek, który w wielu przestrzeniach jest znienawidzony przez innych, który jest bardzo bogaty, ale dorobił się na nieuczciwości, dorobił się na tym, co jest krzywdą innych ludzi. Czy dzisiaj jesteś celnikiem? W jakich przestrzeniach serca możesz powiedzieć o sobie, że jesteś celnikiem, że jesteś człowiekiem zepsutym, złym? Dzisiaj. Co dzisiaj takiego jest w tobie, co oddala cię od Jezusa, co powoduje, że jesteś małego wzrostu, co powoduje, że nie możesz go zobaczyć? Co ci przeszkadza? Ten twoje stanowisko czy wzrost? Co jest tą barierą, w zasadzie nie do pokonania, barierą, która powoduje, że Jezus jest bardzo blisko, ale absolutnie go nie widzisz i nie słyszysz? Co jest w tobie takiego, co cię oddala od Jezusa?
On znajduje rozwiązanie. O swojej pozycji, szacunku, jaki mu się należy, jakoś zapomina. Jest bardzo pomysłowy, ma inwencję twórczą, więc wyprzedza cały orszak. Przewiduje, gdzie będzie Jezus, pojawia się tam, zanim Jezus przyjdzie. To też jest ważna czynność w odkrywaniu Jezusa, w przyjściu do Jezusa. Przyjść tam, gdzie będzie Jezus, aby go zobaczyć, aby go usłyszeć. Zachowuje się jak dziecko. Idzie na drzewo i się wspina. Sykomora jest takim drzewem dzikiej figi. Owoce są podobne do owoców figowca. Rośnie tak, że już pierwsze gałęzie są blisko ziemi i można łatwo rzeczywiście wspinać się na to drzewo. Nie jest taki zwyczajny, suchy, łysy pień, ale jest dużo gałęzi już nisko. Poza tym korona drzew jest dość gęsta i można w tej koronie się bezpiecznie i ukryć, ale też i stabilnie po prostu się trzymać i siedzieć. Trochę tak, jak po prostu ukrywać się w jakimś domku na drzewie, tak? Zasłoniętym liśćmi, żeby przypadkiem nas nikt nie zobaczył, a żebyśmy wszystko mogli widzieć. A być może Zacheusz nie był tam pierwszy raz, być może znał to miejsce, tam sobie właził, patrząc na mieszkańców, nie wiem. Ale pomysłowy, czy wpadł na to w tym momencie? Może. To też by było ważne i też piękne, mówiące o jego pragnieniu serca. Tak bardzo chciał zobaczyć Jezusa, że gotowy był zrobić coś więcej. I tutaj pytanie do nas. Co jest twoją sykomorą? Co jest tym, co może się wydaje takie nieoczywiste, a może wydaje się takie głupie, czy takie nielogiczne, czy takie no nieprzystojące? No weź iść przez Warszawę i właśnie na drzewa. Pomyślą o tobie wariat. Więc czy jest w tobie coś takiego, że jesteś gotowy zrobić coś tak szalonego, jak na przykład porządna spowiedź, jak modlitwa o uzdrowienie, jak wizyta we wspólnocie, w klasztorze, jakaś prośba o rozmowę z kapłanem, decyzja o rachunku sumienia, jakimś wspólnie przeżytym, przygotowanym, pójście na adorację po raz pierwszy w życiu, przeczytanie od deski do deski Biblii, nie wiem, co jest dzisiaj twoją sykomorą? Taką twoją skocznią, trampoliną, która może pomóc ci wznieść się ponad to twoje bycie małym i spotkanie z Jezusem. Co może doprowadzić cię do spotkania z Jezusem. Jego pragnienie było zobaczyć Jezusa i poznać, kim jest Jezus. Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa i jakby to było jego pragnienie. Muszę go zobaczyć. Szukał sposobu, żeby zobaczyć Jezusa. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, werset 5, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. To jest piękne zdanie, które warto bardzo mocno zapamiętać. Po pierwsze, Jezus zna jego imię. Już wywnioskowaliśmy wcześniej, że nie widzieli się, że Zacheusz nie znał Jezusa, ale Jezus zna Zacheusza. W tym biblijnym myśleniu znać czyjeś imię to znaczy wiedzieć o nim wszystko. Wiedzieć o tym, kim on jest, jaka jest jego sytuacja, jakie jest jego serce. Znał jego imię. Bóg daje nowe imię, to znaczy powołuje do czegoś nowego. Abraham staje się Abrahamem i tak dalej, Jakub Izraelem. To imię oznacza człowieka. Imię określa tego człowieka. Jeśli znasz imię, to znasz wszystko o tym człowieku. Znasz całą jego historię. I ten Jezus zna tego człowieka. A więc mówi do niego po imieniu. To musiało bardzo zdziwić Zacheusza. Jezus zna ciebie po imieniu, to znaczy zna twoje wszystko, twoje najgłębsze pragnienia, serca, grzechy, to wszystko, kim jesteś. On zna i to nie jest dla niego problem. On to zna i to nic. Zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zobaczcie, Zacheusz szukał sposobu, by zobaczyć Jezusa, a okazuje się, że Jezus szukał Zacheusza, aby go spotkać, aby u niego zatrzymać się. Zejdź prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. Muszę zatrzymać się w twoim domu.
To jest to, muszę, pamiętacie, kiedy Jezus musi przejść przez Samarię, to muszę, to jest spotkanie, które jest wpisane w jakieś Boże plany, bo to nie jest tylko spotkanie Zacheusza z Jezusem. To jest spotkanie, które na wieki stało się proroctwem, stało się jakimś wyznaniem tego, jaki jest stosunek Boga do człowieka, który jest grzeszny. Boga do grzesznika. Dlatego to jest wpisane w te Boże plany, bo Jezus przez całą swoją Ewangelię, przez całą swoją drogę do Jerozolimy pokazuje, co znaczy być Jego uczniem, co znaczy Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie, Boża łaska, to towarzyszenie człowiekowi. To także jest tutaj ten cud uzdrowienia. Nie uzdrowienia takiego, że przywraca wzrok, czy że oczyszcza z trądu, ale uzdrowienia serca. To jest ostatnie to uzdrowienie przed wejściem w czas Paschy, przed wejściem do tej Jerozolimy, do której zdążał przez całą swoją drogę. Jezus mówi, muszę zatrzymać się w Twoim domu. To zatrzymać się, jeśli ktoś słucha tych nagrań, to jest to samo słowo, które pojawiło się przy uczniach Jana, którzy poszli za Jezusem. I Jezus pyta, odwraca się i pyta, czego szukacie, czy kogo szukacie? A oni mówią, Panie, pokaż nam, gdzie mieszkasz. Meinai, to znaczy zamieszkiwać, przebywać, pozostawać na stałe, trwać z kimś. To nie jest tak, że wpaść i wypaść, to znaczy zamieszkać. U Jana to jest, w Ewangelii świętego Jana, to jest coś więcej, to znaczy jakiś intymny związek, wspólnotę, głęboki związek między tymi, którzy się kochają. A więc Jezus mówi niezwykłe słowa. Nie tylko, że zatrzymać jak pielgrzymi, którzy zdążają do Jerozolimy i po drodze szukają miejsca gościnnego i idą spać, wstają rano i więcej się nie widzą. Jezus chce zamieszkać w tym domu. Jakbyśmy poszli dzisiaj do obcego człowieka na starówkę, do jakiejś kamienicy, do jakiegoś mieszkania i powiedzieli, Panie, ja dzisiaj u Pana zamieszkam. To tak mniej więcej zrobił Jezus. Przychodzi do Zacheusza i mówi, Zacheuszu, zejdź prędko. Nie ma co czekać. To jest ten moment na Twoje zejście z drzewa. Zejdź prędko, bo tak bardzo pragnę zatrzymać się, pozostać z Tobą na stałe, zamieszkać w Twoim domu. No, myślę, że jasne, że zatrzymać się, zamieszkać na stałe w Twoim sercu. Zejdź prędko. To jest też konkretne wezwanie do nas. Prędko. Nie czekaj na Wielki Tydzień, nie czekaj, aż się zestarzejesz, nie czekaj, aż się poradzisz sobie z jakimś grzechem i wtedy przyjdziesz do spowiedzi. Zejdź prędko. Nie trać czasu. Zejdź prędko, by spotkać się z Jezusem, by Go przyjąć, by On się mógł zatrzymać, by mógł zamieszkać w Twoim domu. I Zacheusz schodzi z pośpiechem, szybko schodzi, nie czeka. To też jest piękna reakcja. Na to słowo on natychmiast schodzi, nie dyskutuje, no Panie, to sobie jeszcze trochę posiedzę, te śliweczki pooglądam. Schodzi od razu, schodzi natychmiast i przyjmuje go rozradowany. Pamiętacie, że bogaty młodzieniec odchodzi smutny. To radość, której jakby powodem jest działanie, takie zbawcze działanie Boga w życiu. W życiu Zachariasza, tam się pojawia słowo radości. W życiu Maryi, raduj się Maryjo, łaski pełna, Hajre Maria. A więc raduj się. Radość pasterzy, ogłaszam wam radość, która będzie udziałem całego narodu. To nie tylko jest radość, że hura, prawda, urodził się jakiś mały chłopiec, ale radość z tego, że Bóg działa w waszym życiu. Z tego powodu przyjął go rozradowany. To jest taka radość teologiczna. Radość, która świadczy o tym, że jego serce już zaczęło się przemieniać. Wszyscy widząc to szemrali. To też niezwykłe. Wszyscy widząc to szemrali. Czy to znaczy, że także uczniowie szemrali? Wszyscy szemrali, że takie rzeczy robi? Faryzeusze rozumieli, że utrzymywanie jakiejś relacji z celnikiem przynosi hańbę, bo to jest kolaborant, on współpracuje z Rzymem i jeszcze kradnie, wykorzystuje ludzi, więc to jest hańba. Ale że wszyscy szemrali, a przecież byli przy nim uczniowie,
Łukasz nie daje słów bez sensu, nie mówi słów za dużo. Jeżeli mówi, że wszyscy szemrali, to chce to podkreślić. A więc nawet na końcu wędrówki, po całych wydarzeniach całej Ewangelii, dalej jego słuchacze i widzowie tego, co robi Jezus, nie rozumieją Bożej logiki i miłości Boga do grzesznika i zaczynają szemrać. To jest niezwykłe. Postawa, która może być i w nas. Tak nie rozumiemy, tak bardzo jesteśmy blisko i tyle doświadczyliśmy, a ciągle jesteśmy tymi, którzy szemrzą, kiedy widzą jakieś dobro w drugim człowieku. Co to dla ciebie znaczy, to szemranie? Nawet uczniowie szemrają. A przyjął go rozradowany, a oni szemrzą, mówiąc, do grzesznika poszedł w gościnę. A Zacheusz stanął, to, że wstał, że stanął, to znaczy, że to będzie taka publiczna wypowiedź. Będzie mówił do Jezusa, bo rzekł do Pana, ale no właśnie do Pana też jest ważne określenie, ale mówi publiczną deklarację. Panie to jest zwrot mówiący o tytule Jezusa, o tym, że On jest rzeczywiście moim Panem. To nie jest tylko tytuł honorowy, to jest uznanie wielkości Boga w Jezusie. Oto połowę mojego majątku daję ubogim. Połowę majątku, to jest jakaś w nim przemiana. Był bogaty, to określa go w pierwszym wersecie, że był bardzo bogaty, zwierzchnik celników. Połowę majątku oddaje ubogim, czyli uwalnia się od tego, co go jakoś zniewalało, co było jego wyrazem zachłanności. Z tej zachłanności przechodzi do wielkoduszności, zgromadzenia dla siebie przechodzi do dzielenia się. Dalej mówi, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Tutaj też ważne, bo to znane słowa, żeby je dobrze wyjaśnić, zwracam poczwórnie. Przepisy w Starym Testamencie mówiły, Księga Kapłańska, rozdział 5, werset 20 i następne, przepisy mówiły, że jeżeli przywłaszczysz sobie jakąś rzecz, to musisz oddać tą rzecz i piątą część jej wartości. Jedną piątą wartości tej rzeczy oddajesz jako takie rekompensata, zadośćuczynienie, coś takiego, żeby ten człowiek, któremu coś zabrałeś, poczuł się usatysfakcjonowany. A więc daje mu, oddaje rzecz i daje jeszcze jedną piątą jej wartości. A co mówi ten Zacheusz? Zwracam poczwórnie, czyli jakby oddaję cztery razy tyle, ile wziąłem. To jest dużo więcej, niż przepisy wymagały. To też świadczy o jego odchodzeniu od zachłanności. Daje więcej. Dostał więcej, niż chciał. Chciał zobaczyć Jezusa, a Jezus jest w jego domu, zamieszkał w jego domu, ale też sam się dzieli więcej, niż powinien. Więcej, niż mówią przepisy. Te przepisy, warto mieć takie poczucie, czy robię tak zgodnie z literą prawa, tyle, ile trzeba, raz w tygodniu msza, dwa razy dziennie modlitwa, raz w miesiącu spowiedź i tak dalej. Czy robię coś więcej? Czy potrafię dać coś więcej? Zachowuję post w piątek, świetnie, nie jem mięsa, kupię sobie łososia, czy jakąś inną rybę, czy sobie zjem placki ziemniaczane, super. Czy to o to chodzi w poście w piątek? Czy tylko o to chodzi w poście w piątek? A może jednak daj coś więcej? Post jest dniem krzyża. Dniem, który ma ci pomóc na zrozumienie, dlaczego ty w ten piątek pościsz, bo w piątek Chrystus umiera na krzyżu. Więc może warto nie tylko post, ale i modlitwę, i jakieś dzieło miłosierdzia, coś zrobić więcej. Czy tylko tyle, ile przepis, czy więcej. Człowiek taki jak Zacheusz daje więcej. Warto o tym pomyśleć. I dalej Jezus mówi o tym człowieku. Jakby pokazuje, że Jezus mówi do niego, ale trochę też tłumaczy tą sytuację wszystkim tym, którzy są z nim. Więc to wydarzenie, to uzdrowienie Zacheusza staje się także jakąś formą lekcji, katechezy dla faryzeuszy, dla tłumów, dla uczniów, którzy są przy Jezusie. Mówi do wszystkich. Mówi, że idąc do grzesznika, dał mu zbawienie.
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dał mu zbawienie, czyli uwolnienie od grzechu, czyli wejście w jakąś nową relację z Bogiem. Przyjąć Jezusa do swojego domu, to także przyjąć konsekwencje tego aktu. To jest też jakaś konkretna decyzja człowieka, że on się przemienia. Musi być jakaś jego decyzja, jakiś jego udział. Jak syn marnotrawny mówi, wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem. On też podjął decyzję, zrobię to, pozbędę się tego majątku i tak dalej. Coś robi dla innych. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, bo on jest synem Abrahama. Pamiętacie, Jezus jest posłany do wszystkich dzieci Abrahama. To o tym będzie mówił też kantyk Zachariasza z początku Ewangelii Łukasza. Przez nawiedził nas z wysoka schodzące słońce. Bóg, który jest miłosierny, w swej litości zbawia człowieka. Zagubioną owcę odszuka i sprowadzi z powrotem do stada. To jest zapowiedź mesjańska z księgi Ezechiela. Co robi Jezus? Syn człowieczy przyszedł odszukać i odnaleźć i zbawić to, co zginęło, to, co było zagubione. A więc odnaleźć. Zacheusz szukał Jezusa, a to Jezus go odnalazł. Szukasz dzisiaj Jezusa? Pozwól się odnaleźć. To jest kulminacja drogi Jezusa do Jerozolimy. Spotkanie z Zacheuszem. Niech te kilka myśli pomoże takiej osobistej medytacji, w osobistym spotkaniu i rozmowie z dzisiaj z Jezusem.